Dożynki to tradycyjna uroczystość z okazji zbioru zbóż. Pierwsze wzmianki o przebiegu dożynek w literaturze pochodzą od Jana Długosza, który opisuje dożynki na Litwie w XV wieku. Dzisiaj uroczystość ta jest nie mniej ważna i co roku jest hucznie obchodzona na szczeblach zarówno państwowych i wojewódzkich, jak też gminnych. To są 29 już dożynki w Rybołach, także mają długą historię i my jako zespół Rosy, który tutaj działa ponad 10 lat już przy Wiejskim Domu Kultury w Rybołach, bardzo nam zależało na tym, żeby ta tradycja została kontynuowana, żeby ona nie zaginęła i też nie tylko my, ale bardzo mocno w organizację tych dożynek włączyła się społeczność lokalna, także wszystkim tutaj bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc. Panie przygotowywały ciasta, Ochotnicza Straż Pożarna pomagała nam w smarowaniu kanapek na sprzedaż, także no jesteśmy jakby wszyscy zaangażowani bardzo mocno, bo my nie wyobrażamy sobie, żeby w Rybołach dożynek miało nie być. No, na dzisiejszych dożynkach przygotowaliśmy masę atrakcji. Po pierwsze jest to impreza charytatywna. Zbieramy pieniądze na rzecz hospicjum proroka Eliasza w Makówce. Przygotowaliśmy kiermasz, ciast, kanapeczek ze smalcem, tak żeby nazbierać jak najwięcej właśnie na rzecz hospicjum. Mamy dmuchańce dla dzieci, które też są dla dzieci darmowe, symboliczna złotówka też na rzecz hospicjum. Mnóstwo stoisk, straganów, odwiedziły nas też panie z koła gospodyń Jezioranki w Siemianówce. Każdą inicjatywę, i czy kopanie ziemniaka, czy trud ten właśnie rolnika, bo generalnie to jest każde dzieło, to jest rolnika. Cenimy bardzo. Jest to przede wszystkim powiat rolniczy ze względu na powierzchnię, ze względu na te okolice dalsze gminy, ale też cenimy tych, którzy potrafią zorganizować i publicznie podziękować tym, którzy tworzą ten właśnie trud. To właśnie między innymi Ryboły, Wojszki, te plony tej ziemi, te proste, pomidory, dynie, ziemniaki, marchewka, to co ludzie potrafią po prostu sprzedać, pokazać, że my też, ci starsi ludzie, też jeszcze jesteśmy w tym środowisku bardzo potrzebni. W tym roku mamy trochę zespołów folklorystycznych. Są to zespoły śpiewające zarówno i po polsku, i po białorusku. Między innymi są to werwoczki, orlanie, barwianka, folwarczanki. Są też młodsze zespoły, trochę disco polo. Gwiazdami wieczoru będzie zespół Kasanowa i Obery. A w międzyczasie jeszcze mamy też dużą grupę dzieci, które tańczą w zespole Padlaski Wianok. Jest ich około 50. Dzisiaj też wystąpią dla Państwa dwa razy, reprezentując kulturę białoruską, tańce, ale też i jakby koncert wokalny. To jest typowo nasze, no może nie typowo, ale rolnicza raczej gmina. I mamy trochę rolników, którzy się specjalizują właśnie w większości chyba w zbożach, wysiew zbóż, no kukurydza też tak samo dochodzi i dokonują zbioru, tak zwane dożynki. Dożynki w sensie takim, że kończą się imprezą. To uzależnione też od pogody, kiedy te dożynki wychodzą. No a tak się składa, że przyjęte są u nas i to są 29 już dożynki kolejne i przyjęte to w Rybołach właśnie. I dlatego mi się wydaje, że to no, dość ważna impreza dla rolników i nie tylko dla społeczności, nie tylko tej miejscowości i sąsiednich miejscowości, ale całej gminy. Bo widzę tutaj, że są mieszkańcy i z terenu naszej gminy. Gmina zawsze wspierała i wspiera tych rolników i dlatego chciałoby na pewno jest dofinansowanie z naszej gminy na te dożynki, uwieńczyć właśnie te dożynki, taką imprezę, jaka dzisiaj ma miejsce. Jak widzimy, społeczność lokalna chętnie przybyła na te święto, tak? Wiem, że jest to święto ważne dla każdego. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to święto ważne dla rolników, ale nie tylko, również dla każdego mieszkańca. Przypomina nam o tej ciężkiej pracy, o trudzie, o wysiłku, za które wszyscy bardzo serdecznie dziękujemy. Wiemy, że bez tego nie mielibyśmy chleba, nie mielibyśmy wielu innych pokarmów, nie mielibyśmy wielu rzeczy. Dlatego też bardzo cieszymy się. Cieszymy się, że organizatorzy zorganizowali to święto, by pokazać, że jednak to doceniamy i szanujemy. Cieszymy się, że na terenie naszej gminy jest coraz więcej osób, które postanowiły, że tak powiem, wyjść i pokazać się. Nie sprzedają tylko swoich wytworzonych plonów w wąskim gronie niewidocznym, ale także wychodzą na zewnątrz, tak? Pokazują się. Cieszymy się z tego powodu i mam nadzieję, że takich osób będzie więcej.